Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Paweł Rzążewski, tak jak widzicie na moim slajdzie, mam nadzieję. I dzisiaj poopowiadamy sobie, to znaczy ja poopowiadam, o związkach pewnych zagadnień z matematyki czy z informatyki z biologią, a konkretnie z DNA. Plan jest taki, że najpierw przez godzinę ja będę opowiadał o różnych rzeczach, potem mamy krótką przerwę i po przerwie spotykamy się w trzech grupach ćwiczeniowych. Mam nadzieję, że dostaliście informacje, kiedy, w których grupach się spotykamy. Ten podział na grupy jakoś był rozesłany wcześniej, więc mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. Dobra, czym się będziemy dzisiaj zajmować? Będziemy zajmować się dziedziną nauki, która nazywa się bioinformatyką. Co to jest bioinformatyka? Jak sama nazwa mówi, no bioinformatyka ma coś wspólnego z biologią i z informatyką, ale oprócz biologii i informatyki, bioinformatyce stosuje się też metody matematyki, metody statystyki, także metody chemii, fizyki, różnych tych nauk. One wszystkie tutaj zbierają się razem i wspólnymi siłami próbujemy coś pokazać, coś zrozumieć na temat świata. Bioinformatyka ma silne związki z medycyną, czyli współczesna medycyna w dużej mierze opiera się na bioinformatyce, czyli medycyna czerpie z wyników bioinformatyki. Z drugiej strony bioinformatyka też czerpie z medycyny. Różne rzeczy, których dowiadujemy się dzięki medycynie, są podstawą, czy dostarczają nam pewne informacji dotyczących badań. Pewnym istotnym, nie da się ukryć, elementem tych związków i istotną konsekwencją silnych związków z medycyną jest to, że bioinformatyka jest dosyć dobrze finansowana, bo różne firmy medyczne, koncerny farmaceutyczne no, chcą rozwoju bioinformatyki, ponieważ może się to przełożyć na nowe osiągnięcia w medycynie, na opracowanie nowych lekarstw, nowych terapii. Więc bioinformatyka jest dziedziną, która w ostatnich latach rozwija się niezwykle prężnie. Też, tak jak w pierwszym punkcie powiedziałem, jest to dziedzina, która znajduje się na pograniczu różnych dziedzin nauki i efektem tego jest, że dokonań, nowych odkryć w bioinformatyce rzadko kiedy dokonują pojedyncze osoby. Najczęściej są to zespoły, które składają się z specjalistów w różnych dziedzinach. Są tam biolodzy, są tam informatycy, są matematycy, są lekarze. Każdy z nich wnosi swoją wiedzę, swoje doświadczenie, które ma ze swojej dziedziny i dzięki temu wiele tych odkryć daje się dokonać. Zobaczymy dzisiaj na wykładzie jakiś przykład tego. No i jak już wspomniałem, jest to dziedzina bardzo mocno osadzona w praktyce. To znaczy celem bioinformatyki jest zrozumienie biologii za pomocą narzędzi informatyki. Chociaż jak dzisiaj też zobaczymy, pewne ciekawe zagadnienia teoretyczne można tutaj też znaleźć. Na moim rysunku, na moim slajdzie widzimy trzy rysunki, które wiążą się z różnymi zagadnieniami bioinformatyki. Na pierwszym rysunku mamy taki model graficzny podwójnej helicy DNA. Oczywiście to jest taki rysunek fałszywy, to znaczy DNA wcale tak nie wygląda. To jest wizja artystyczna, która mówi, jak to można sobie wyobrazić. Na środkowym rysunku widzimy taki model uproszczone nici RNA, gdzie metody bioinformatyki pozwalają przewidzieć, w jaki sposób ta nić się zachowuje i jej zachowanie takie po prostu fizyczne, jak ona się, widzicie Państwo, że ona jest pozwijana w takie węzły i to, jak ona się w te węzły zwija, wpływa na to, jakie później ona przejawia własności biologiczne. Wreszcie na ostatnim rysunku mamy taką klasyfikację organizmów. Widzimy tutaj w postaci takiego drzewa, no to można popatrzeć, że to jest takie drzewo genealogiczne organizmów. Pokazuje pokrewieństwo między różnymi organizmami, pokazuje ich wspólne pochodzenie. My na wykładzie zajmiemy się
trochę, właściwie dwoma zagadnieniami. Pierwsze zagadnienie to jest to, co jest symbolizowane przez ten pierwszy rysunek po lewej stronie, czyli powiemy sobie o tym, jak zbudowane jest DNA, jak można spróbować odczytać to DNA i dlaczego w ogóle chcemy to robić. A później zajmiemy się trochę tym zagadnieniem, które jest reprezentowane przez ostatni rysunek, czyli powiemy sobie, jak można spróbować za pomocą metod matematyki czy informatyki wywnioskować coś na temat wspólnego pochodzenia różnych organizmów. No dobra, to tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do naszego pierwszego zagadnienia. Łańcuch DNA. Tak jak mówiłem, łańcuch DNA już wiemy od dosyć dawna, że łańcuch DNA jest zbudowany z takiej podwójnej helisy. Ona jest zbudowana z takich elementów, za chwilkę powiemy dokładniej. Tak jak mówię, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu obrazków, do takiego trójwymiarowego modelu DNA, ale podkreślam, to nie jest to, co my jesteśmy w stanie zaobserwować, to nie jest to, co my widzimy. Te obrazki to jest taki coś, co działa na naszą wyobraźnię, to jest taki, tak jak mówiłem, wizja artystyczna, ale to nie jest, my nie jesteśmy w stanie obejrzeć DNA z taką dokładnością jak tutaj. Co to będzie dla nas DNA? Proszę zobaczyć, DNA, tak jak powiedziałem, jest ciągiem takich bloczków, które nazywają się nukleotydami. I w DNA mamy cztery rodzaje nukleotydów. One się nazywają adenina, tymina, cytozyna i guanina. Najczęściej są oznaczane po prostu od pierwszych liter swoich nazw, czyli A, T, C, G. Czyli każda z tych nici, każda z tych dwóch komplementarnych nici jest pewnym ciągiem tych bloczków, czyli jest ciągiem tych puzelków, które nazywają się A, T, C, G, w jakiejś tam kolejności. Jaki jest związek między tymi dwoma nićmi? No tutaj mamy oczywiście, ten rysunek to jest też wizja artystyczna i to wcale tak nie wygląda, ale on jest bardzo użyteczny z punktu widzenia tego, co my chcemy dzisiaj mówić. Puzelki, czyli te bloczki na niciach, one ze sobą reagują. Można sobie wyobrazić, że one się ze sobą łączą. I nie łączą się w sposób przypadkowy, tylko literka A, czyli adenina, zawsze wiąże się z tyminą, literka C, czyli cytozyna, zawsze wiąże się z guaniną. Jest to uproszczenie pewne, ale na nasze potrzeby będzie wystarczające. Więc proszę zobaczyć, jeżeli znamy kolejność nukleotydów na pierwszej nici, możemy jednoznacznie odtworzyć drugą nić. Czyli jakby ta nasza nić DNA zawiera w sobie swoją kopię zapasową. Tak, mamy informacja, jest zawarta w jednej z tych nici, a druga nić zawiera w sobie po prostu kopię tej pierwszej nici, w jakimś sensie, taką komplementarną kopię. I to jest bardzo potrzebne do tego, jak to DNA działa, na przykład jak DNA się replikuje. To ta kopia właśnie jest wykorzystywana, ale to nie jest to, o czym chcemy mówić. Dla nas wystarczy informacja, że cała informacja, cała wiedza na temat tej nici jest zawarta na temat tej podwójnej nici, jest zawarta w każdym z tych nici. Czyli my będziemy patrzeć na DNA w takiej wersji matematycznej, jak na pewien ciąg liter i te litery są ze zbioru A, T, C, G. Ja tutaj na moim rysunku będę je oznaczał kolorami takimi, jak widać. Czyli po prostu cała informacja na temat DNA organizmu, na przykład człowieka, jest zapisana w postaci takiego ciągu. No i ten ciąg jakoś tam sobie wygląda, po prostu to jest bardzo długi ciąg. Bardzo długi ciąg, on jest prosty, każdy z tych elementów jest bardzo prosty, on się składa z tych czterech różnych puzelków i to kolejność tych puzelków, to jak one są pogrupowane ze sobą, w jakiej kolejności występują, wpływa na to, czy po prostu to jest DNA banana, czy człowieka, czy ryby. Tak, wszystkie organizmy mają DNA, które jest zbudowane tak samo, jakby z tych samych elementów i to kolejność tych elementów decyduje o tym, o cechach tego konkretnego organizmu. Dobra. Co my chcemy zrobić? Czym my będziemy się zajmować? Będziemy się zajmować takim problemem,
jak odczytać DNA, czyli to się mówi, jak sekwencjonować DNA, czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy jakieś próbki DNA pobrane no, od organizmu, no to DNA znajduje się we wszystkich naszych komórkach, więc pobranie samych tych próbek nie jest jakieś szczególnie trudne, ale od pobrania tej próbki do odczytania jej no jest daleka droga, czyli od po prostu przerobienia tej próbki biologicznej do takiej postaci w ciągu, do takiej postaci matematycznej, no to jest trudne zadanie i o tym zadaniu będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Tutaj krótkie kalendarium. W roku 1977 Gilbert i Sanger niezależnie odkryli metody sekwencjonowania DNA. Sekwencjonowanie DNA to jest właśnie ten problem, który polega na tym, jak DNA, jakąś próbkę DNA przekształcić na jej postać ciągową, czyli sekwencjonowanie, sequence to jest ciąg, więc przerobienie DNA na ciąg. Bardzo szybko, bo już po 3 latach oni wspólnie dostali Nagrodę Nobla. Ci z Państwa, którzy się interesują może trochę nagrodami Nobla, widzą, że to jest bardzo szybko. Komitet Noblowski jest dosyć oporny, jeżeli chodzi o przyznawanie Nagród Nobla świeżym wynikom, bo zazwyczaj oni chcą poczekać, żeby zobaczyć, czy faktycznie te odkrycia będą miały takie fundamentalne znaczenie. No, jakieś tam rzeczy, które nam się dzisiaj wydają niezwykle ekscytujące, może się okazać, że właściwie nie mają aż takich dużego wpływu na nas później. Ale tutaj ta Nagroda Nobla została przyznana bardzo szybko, no bo Komitet Noblowski zdał sobie sprawę, że faktycznie to jest wielkie odkrycie, to jest niesamowicie ważna rzecz. Problem z metodami Gilberta i Sangera był taki, że one były bardzo drogie. Znaczy, znaliśmy te metody, ale w tamtych czasach odczytanie ludzkiego genomu, czyli tego ciągu DNA człowieka, kosztowało około 3 miliardów dolarów. I proszę zwrócić uwagę, że to są 3 miliardy tamtych dolarów, więc oczywiście dzisiaj ten koszt jakby przekształcony na dzisiejsze wartości byłby znacznie większy. Więc no była to jakaś tam cena w tamtym momencie zaporowa, czyli mieliśmy pewne metody, ale one były mało praktyczne, one raczej pokazywały nam, jak można się tym zajmować, ale one znaczy, to nie jest tak, że my nic nie mogliśmy zrobić, mogliśmy jakieś fragmenty odczytywać, ale faktycznie, żeby odczytać cały ten ciąg, te metody były niewystarczające. I w roku 1990 powstała takie konsorcjum różnych jednostek naukowych, które postawiło sobie za cel odczytać genom człowieka do 2005 roku. Czyli cel tego konsorcjum był taki, żeby w ciągu 15 lat doprowadzić do tego, że genom człowieka zostanie odczytany i zrozumiany. No i badania były prowadzone. W roku 1997 do wyścigu o odczytanie genomu człowieka włączyła się prywatna firma, która się nazywa Celera Genomics. To był taki Elon Musk. Po prostu firma bardzo bogata, prężnie rozwijająca się, która też próbowa. No i oczywiście konkurencja bardzo dobrze wpływa na efektywność i już po 3 latach od tego czasu, czyli w roku 2000, genom człowieka udało się odczytać. Czyli proszę zobaczyć, on został odczytany w ramach tego projektu Human Genome Project. Czyli celem było, żeby dokonać tego w ciągu lat 15, udało się to zrobić w 10 lat. I faktycznie ten genom człowieka był pierwszym genomem, który został w pełni odczytany. Czy to znaczy, że on był najłatwiejszy, czy... No niekoniecznie. Dlaczego nam zależało? No właśnie ze względu na związki z medycyną. Po prostu łatwiej było finansować badania nad genomem człowieka, bo one potencjalnie mogły przynieść bardzo duże zyski w krótkiej perspektywie. Więc genom człowieka został odczytany jako pierwszy. Jeszcze tylko może na marginesie wspomnę, że wydaje nam się, że organizm człowieka to jest
w jakimś sensie najbardziej skomplikowany organizm, czy może jesteśmy na szczycie tej po prostu hierarchii stworzeń, ale to wcale nie przekłada się na skomplikowanie genomu. Znaczy, na przykład jest pewien gatunek trawy, której genom jest znacznie dłuższy niż genom człowieka. Czyli to niekoniecznie jedno z drugim jest tak powiązane. No niemniej genom człowieka jest, ani nie jest wyjątkowo długi, ani nie jest wyjątkowo krótki, ale został odczytany jako pierwszy. I później w ciągu następnych 10 lat, od tego roku 2000, odczytano 10 tysięcy genomów różnych kręgowców. Czyli proszę zobaczyć, zajęło nam od wynalezienia tych metod do odczytania tego genomu, no zajęło nam jako ludzkości 20 kilka lat, a potem w ciągu 10 lat już ten postęp, który został uczyniony, pozwolił na odczytanie no, bardzo wielu różnych genomów. I oczywiście, dlaczego tak się stało? No, z różnych powodów. Zostały udoskonalone metody, zostały też, no, nastąpił niesamowity rozwój, jeśli chodzi o komputery. Komputery, którymi dysponowali Gilbert i Sanger, no to były nieporównywalne w ogóle z tymi komputerami, którymi dysponowaliśmy na początku XXI stulecia. Więc oczywiście ta moc obliczeniowa komputerów też przełożyła się na ogromne przyspieszenie. Za chwilkę zobaczymy, w jaki sposób ta moc obliczeniowa może nam się przydać. W każdym razie udoskonalenie naszej wiedzy na ten temat, udoskonalenie naszych narzędzi pozwoliło nam zredukować koszt tego zadania do kilku miliardów dolarów do kilku tysięcy dolarów. No i oczywiście te metody nadal są rozwijane. Jak Państwo pójdziecie do jakiejś tam placówki medycznej, prawdopodobnie jedną z badań, które możemy zamówić, jest analiza naszego DNA pod kątem podatności na różne choroby nowotworowe. W jakimś sensie ta analiza genetyczna w tym momencie stała się jakimś w miarę standardowym badaniem diagnostycznym. Oczywiście to nie jest takie no, tak proste badanie jak, nie wiem, pobranie krwi, to nie jest aż tak standardowe, ale nadal nie jest to nic po prostu, co nas teraz zaskakuje dzisiaj. Ale w tamtym czasie było to zaskakujące. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną postać z roku 2010. To był Nicholas Volcker. Kto to był Nicholas Volcker? To był mały chłopiec, który cierpiał na chorobę, która była niesamowicie rzadka i bardzo trudno, jakby nie wiadomo było właściwie, co mu jest. I to był pierwszy człowiek, który został w jakimś sensie uratowany przez sekwencjonowanie DNA. Czyli jego DNA zostało odczytane, potem na podstawie tego, co tam zostało znalezione, została jego choroba została zrozumiana i udało się zaproponować badania, zaproponować jakby sposób leczenia, który był dopasowany do niego. Proszę zwrócić uwagę, że to jest niesamowity postęp, bo mamy, dzięki temu, że rozumiemy dobrze, jak na czym polega choroba tej konkretnej osoby, jesteśmy w stanie zaprojektować leczenie, które działa dobrze dla tej konkretnej osoby. To nie są takie lekarstwa, które my bierzemy z apteki i one jakby są dla każdego powinny działać, no ale dla jednego one będą działały lepiej, dla drugiego gorzej. To jest leczenie, które jest po prostu dedykowane dla niego. Nicholas Volcker żyje nadal, ma się dobrze, jest, on założył fundację, która wspiera badania tego typu. Chciałem jeszcze może znowu powiedzieć, wtrącić jedną rzecz, bo co to był ten genom człowieka, który został odczytany w 2000 roku? To tak naprawdę nie było DNA konkretnej osoby. To było DNA, to była jakby mieszanina DNA 12 osób, które pracowały przy tym, więc to, co zostało odczytane, to jakby nie miało swojej biologicznej reprezentacji, to nie reprezentowało konkretnej osoby. Oczywiście nasze DNA jako ludzi w ogromnej mierze się pokrywa, więc odczytanie takiego uśrednionego DNA dało nam ogromną wiedzę na temat człowieka, ale potrzebowaliśmy jeszcze 10 lat, żeby faktycznie móc odczytać DNA konkretnej osoby i jeszcze umieć nad tym pracować. To tyle wprowadzenia historycznego i przejdźmy może do tego, w jaki sposób się to robi. No to jak odczytać genom?
No, naiwna odpowiedź byłaby taka, no spojrzeć na pod mikroskopem i przeczytać, ale oczywiście to jest odpowiedź prowokacyjna, bo nie dysponujemy czymś takim. DNA pod mikroskopem udało się sfotografować chyba jakieś 5 lat temu, czyli dużo po tym, jak ten genom został sekwencjonowany. I to, co na tym zdjęciu widać, to jest to, co widać na moim slajdzie, więc no, nie widać tutaj tych literek A, C, T, G. Nie jesteśmy w stanie z takiego zdjęcia odczytać tych bloczków, z których zbudowana jest nić. Problem jest taki, że my w ogóle nadal nie znamy metod odczytywania długich fragmentów DNA. Nie jesteśmy w stanie, nie mamy żadnej lupy, nie mamy żadnego mikroskopu, nie mamy żadnego urządzenia, które potrafi wziąć długi fragment DNA i go odczytać. Mamy dosyć dobrą technikę, która pozwala zrozumieć, co się dzieje na krótkich kawałkach. Czyli mamy urządzenie, to jest taka, można sobie wyobrazić, że to jest taka waga. To urządzenie, spektrometr masowy, bierze nić DNA i tnie go na malutkie kawałki, czyli mamy po prostu nić DNA, która jest długa, ale my nie jesteśmy w stanie jej odczytać. Tniemy ją na małe kawałki i jesteśmy w stanie z dosyć dobrą dokładnością odczytać te małe kawałki. Dlaczego potrafimy małe kawałki, a nie duże? No bo nasz odczyt jest obarczony pewnym błędem i jeżeli ten kawałek jest mały, to ten błąd prawdopodobnie jest mały i to, co nam się uda odczytać, dosyć dobrze odzwierciedla to, co tam jest w rzeczywistości. Jak będziemy robić odczyt na dużym kawałku, to te błędy się skumulują i to, co wyjdzie nam z naszej metody, może mieć jakby zupełnie nijak nie przystawać do tego, co tam faktycznie w tym DNA siedzi. Więc to, co jest ważne dla nas, to jest, że dosyć dobrze umiemy odczytywać krótkie fragmenty, nie umiemy odczytywać dużych fragmentów. No ale jak pocięliśmy sobie ten nasz łańcuch DNA na małe kawałki, nawet zakładając, że udało nam się je odczytać bezbłędnie, no to nadal zostajemy z problemem złożenia ich z powrotem do kupy, odtworzenia łańcucha. Czyli to jest to, co znaczy, to, co ja będę nazywał problem sekwencjonowania DNA. Na wejściu mamy zbiór merów, czyli zbiór tych króciutkich kawałeczków, które powstały z pocięcia naszego łańcucha na części. I naszym zadaniem jest zrekonstruowanie tego oryginalnego łańcucha na podstawie merów. Czyli wyobraźmy sobie, że to jest nasz łańcuch DNA. Tniemy go na mery jakoś tam. Ten spektrometr masowy robi to no dosyć losowo, to znaczy nie mamy pełnej kontroli, jak to zrobić. I proszę zobaczyć, no i dostajemy taki zbiór merów. Ja tutaj, oczywiście na razie on jest na moim slajdzie pokazany w takiej kolejności, jak one występowały, ale no, my nie znamy tej kolejności, więc posortujmy je. Zadanie polega na tym, żeby z takiego zbioru otworzyć łańcuch DNA. No i oczywiście nie trzeba tutaj wielkiego zastanowienia, żeby powiedzieć, że no to zadanie nie da się rozwiązać. Jeżeli nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, w jakiej kolejności te kawałki miałyby do siebie pasować. Więc tak postawione zadanie jest po prostu niemożliwe. To jest źle postawiony problem. Więc spróbujmy innego podejścia. Spróbujmy nie zacząć od jednego łańcucha, tylko zacząć od wielu łańcuchów. Czyli bierzemy wiele kopii tego samego łańcucha, czyli pobieramy próbkę DNA, no to oczywiście tak jak mówiłem, w każdej komórce znajduje się to DNA, więc tak naprawdę tych łańcuchów DNA jesteśmy w stanie mieć bardzo wiele i każdy z nich niezależnie tniemy na mery. Jakoś tam, osobno. I proszę zobaczyć, ten spektrometr masowy, no tnie to w miarę losowo, więc każdy z nich no, jest jakoś pocięty inaczej. Możemy w jakimś sensie sterować długością ale tych merów, no ale proszę zobaczyć, każdy z nich został pocięty inaczej. I teraz co się stanie, jak dostajemy, co my dostajemy? Dostajemy pewien zbiór, no formalnie to nie jest zbiór, bo to jest zbiór z powtórzeniami, czyli multizbiór. Dostajemy taką kolekcję tych kawałeczków, merów i naszym zadaniem jest odtworzenie ciągu DNA na podstawie tej kolekcji. Proszę zobaczyć, co my możemy zrobić. Możemy sobie popatrzeć, że na przykład
No nie wiem, mamy na przykład tutaj kawałek CCGAC. A proszę zobaczyć, że tutaj po prawej stronie mamy kawałek, który, o tutaj na górze, po prawej stronie na górze mamy GACAC. No to być może to ostatnie GAC z lewej kolumny, no to jest to samo, co tutaj mamy na początku, to GAC, czyli być może te kawałki pasują do siebie. Więc na takiej podstawie, analizując, że te kawałki tak naprawdę pochodzą z jednego łańcucha, więc jak je pocięliśmy, każdy niezależnie, to one powinny na siebie jakoś nachodzić. W ten sposób możemy spróbować odtworzyć tę oryginalną kolejność. Czyli tu już ja pokazałem, no moglibyśmy spróbować zrobić coś takiego, analizując te części wspólne i to, że jakieś tam kawałki na siebie nachodzą, czyli końcówka jednego kawałka jest taka sama jak początek drugiego kawałka, no jesteśmy w stanie być może ustawić je w taki sposób i teraz jak się ten rysunek spłaszczy, to dostaniemy nasz wyjściowy ciąg. No i tutaj faktycznie w tym przypadku się udało. No, udało się, bo ja wiedziałem, jaka jest odpowiedź, bo zacząłem od tego ciągu. Proszę zobaczyć, że to wcale nadal nie jest takie łatwe zadanie. I na ćwiczeniach będziemy spróbowali się z tym sami zmierzyć i też zobaczymy, jakie są problemy z tym związane. Spróbuję Państwa przekonać, że to nie jest łatwe zadanie. Jest taka książka, to jest klasyczna książka do algorytmów, nazywana Kormenem od pierwszego autora. Ona ma ponad 1000 stron, więc wyobraźmy sobie, że nasze DNA to jest taki kormen. Bierzemy sobie bardzo dużo kopii tego kormena, czyli wyobraźmy sobie, że tę moją grubą 1000-stronicową książkę w wielu kopiach stawiam na no, w kolumnie, czy wrzucam po prostu gdzieś razem i tnę ją na małe kawałki, po prostu wysadzam ją. Jakieś kawałki zostały zniszczone, coś zostało spalone, jakieś po prostu mam takie strzępki kartek. I zadanie polega na tym, żeby ze strzępków tych kartek odtworzyć tę książkę. No to wydaje się to dosyć samobójczym zadaniem, prawda? Więc no oczywiście dopóki ten nasz ciąg miał długość tam 15 znaków, tak jak na poprzednim przykładzie, no to można było się tak bawić, ale z takim ciągiem, jeżeli ten ciąg to jest po prostu treść naszej książki, wygląda to bardzo trudno. A jak się ten kormen ma do naszego DNA? Ta nasza książka, która ma tam, tak jak mówiłem, ponad 1000 stron, 1100 kilka stron, znajduje się w niej mniej więcej 2 miliona znaków. I ile jest znaków w ciągu DNA człowieka? No mniej więcej 3 miliardy. Czyli proszę zobaczyć, że DNA człowieka to jest 1500 kormenów. Czyli my nie bierzemy jednej takiej książki, nie chcemy odczytać jednej takiej książki, tylko chcemy po prostu odczytać 1500 tomów tej książki, które są, stanowią jedną całość i nam zależy na tym, żeby zrozumieć, co się dzieje po kolei. No, wygląda dosyć strasznie. Proszę też zwrócić uwagę, że my nie zaczynamy od jednej kopii tej książki, nie zaczynamy od jednej kopii łańcucha, tylko bierzemy wiele. I co to znaczy wiele? Wiele to jest kilka milionów, czyli mamy sobie ten nasz 1500-tomową książkę, bierzemy kilka milionów tego i tniemy na kawałki. A jakiego rozmiaru są kawałki? No proszę zobaczyć, że te kawałki są tutaj, napisałem, typowo są od 30 do 500 elementów długości. Czyli wyobraźmy sobie, że bierzemy ten ciąg, tniemy go na kawałeczki rozmiaru 30 do 500 losowo. Naszym zadaniem, czyli jakby liczba tych kawałków jest rzędu kilku bilionów i naszym zadaniem jest odtworzenie tego oryginalnego ciągu. No mam nadzieję, że czujemy respekt przed tym zadaniem i powinniśmy, bo zadanie jest faktycznie ambitne. Jak się za nie zabrać? Okazuje się, że pomocą może być bardzo ciekawe zagadnienie matematyczne. Dobra, wyobraźmy sobie taki uproszczony model. Na ćwiczeniach może powiemy, co można spróbować zrobić, żeby ten nasz model bardziej odzwierciedlał rzeczywistość, ale na razie skupmy się na takim uproszczonym modelu. Czyli mamy sobie jakiś ciąg, nazwijmy go S, i mamy liczbę K, 20, 50,
I mamy spektrometr masowy, który zwraca nam wszystkie k-mery, czyli wszystkie k-elementowe segmenty. Proszę zobaczyć, jeżeli to jest mój ciąg i k jest równe 4, to mój spektrometr masowy zwróci mi te kawałeczki. Proszę zwrócić uwagę, że te kawałeczki mogą się powtarzać, na przykład, no co tu się powtarza? Tutaj mamy, w pierwszej kolumnie mamy TCTT i w trzeciej kolumnie też mamy TCTT, prawda? My, bo jeżeli jakiś fragment występuje wielokrotnie w naszym ciągu, a oczywiście się to zdarza, no to przypuśćmy, że on po prostu pojawi się w tej naszej kolekcji tyle razy, ile on występuje. Czyli mamy taki zbiór i naszym zadaniem jest odtworzenie oryginalnej kolejności. To no, zróbmy sobie taki przykład prosty. To jest nasza to jest nasz zbiór i spróbujmy zbudować z nich ciąg DNA. I to jest odpowiedź tutaj na dole. Jak się za to zabrać? Proszę zobaczyć. Zbudujemy taki graf. Mam nadzieję, że już uczestniczyliście w różnych zajęciach, czy to z mini akademii, czy z jakichś innych popularno-naukowych i z pojęciem grafu już się spotkaliśmy. Jeśli nie, to nic nie szkodzi, bo tak naprawdę nie będziemy za dużo o tych grafach, znaczy będziemy trochę o grafach mówić, ale nie potrzebujemy za dużo uprzedniej wiedzy. Co to będzie graf u mnie? Łączę te elementy strzałkami i strzałka mówi mi, że jeden element może znajdować się za drugim. Czyli proszę zobaczyć, że mam kawałek ACG i od niego idzie strzałka do CGG. Co to znaczy? To znaczy, że może być tak, że w moim rozwiązaniu ciąg ACG jest natychmiast za nim następuje ciąg CGG. Dlaczego tak może być? No bo jeżeli bym miał kawałek ACGG, no to po rozcięciu go na trzy elementowe fragmenty powstałyby mi właśnie te dwa. Czyli mówiąc inaczej, chodzi o to, że sufiks, czyli przyrostek pierwszego jest taki sam jak prefiks, czyli przedrostek drugiego. To oznaczają strzałki. I proszę zobaczyć, czego ja szukam. Ponieważ strzałka mówi mi, który element może nastąpić po drugim, ja szukam takiej ścieżki w tym grafie, czyli szukam takiego przejścia, które jest zgodne z kierunkiem strzałek i chcę, no mój ciąg powstał, moje te fragmenty powstały z ciągu, więc każdy z nich musi znaleźć jakieś miejsce. Więc to, czego ja szukam, to jest taka ścieżka w tym grafie, jako ścieżkę mam na myśli takie przejście zgodne z kierunkami strzałek. No tutaj coś brakuje na moim rysunku. To, co się wyświetliło, to nie jest pełne rozwiązanie, widzę. Szukam takiej ścieżki, która zawiera, a nie, jest, przepraszam, bo tu przeoczyłem strzałki, która zawiera każdy wierzchołek dokładnie raz. Czyli na przykład tutaj taką ścieżką jest ACG, CGT, potem idziemy GTC, TCC, potem przechodzimy do CCA, CAC, ACG i później do CGG. Koniec. Czyli zadanie szukania tego ciągu sprowadziliśmy do szukania pewnej ścieżki w grafie. No i dobrą wiadomością jest to, że my bardzo dużo wiemy o tych ścieżkach. To znaczy taka ścieżka, która zawiera wszystkie wierzchołki w grafie, nazywa się ścieżką Hamiltona i to jest obiekt, który no, jest przebadany dobrze. Jest bardzo dużo wyników, bo to jest jakiś tam klasyczny problem w teorii grafów, czyli dla jakich grafów istnieją ścieżki Hamiltona, jak tych ścieżek Hamiltona szukać. Niestety jedną z pierwszych rzeczy, których uczymy się na temat ścieżek Hamiltona, jest to, że ten problem jest trudny. To znaczy problem stwierdzenia, czy problem znalezienia ścieżki Hamiltona w grafie jest trudny obliczeniowo. Co to znaczy? To znaczy, że my nie znamy szybkich algorytmów, które znajdują te ścieżki Hamiltona. Co więcej, nie mamy bardzo silne podejrzenia i to jest związane z pewnymi zagadnieniami teorii złożoności, w których ja nie chcę teraz wchodzić, że po prostu takie algorytmy nie istnieją. Czyli udało nam się, to znaczy, że takie algorytmy nie istnieją. To znaczy, że jakbyśmy wzięli dużo mniejszy problem, czyli mamy kilkaset kamerów, a przypominam, że my mamy kilka bilionów, to przy użyciu naszych najlepszych znanych algorytmów i najlepszych maszyn, choćbyśmy zaprzęgli wszystkie komputery na świecie, rozwiązanie tego problemu zajęłoby nam kilkaset lat. No to nie jest
coś, co jesteśmy w stanie zaakceptować. To nie jest dobre rozwiązanie. Czyli proszę zobaczyć, udało nam się sprowadzić nasz problem do problemu znanego, co jest generalnie dobrą wiadomością, bo możemy korzystać z tego, co wiadomo na temat tego problemu, no ale niestety problem, do którego to sprowadziliśmy, jest problemem trudnym. No to z punktu widzenia rozwiązywania naszego oryginalnego problemu, to nie jest zbyt użyteczne. Spróbujmy trochę innego podejścia. Chciałbym teraz, w poprzednim podejściu, każdy element, każdy ten kamer stał się wierzchołkiem mojego grafu. Teraz chciałbym zrobić troszkę coś innego. Chciałbym, żeby on stał się krawędzią mojego grafu. Jak to zrobię? Proszę zobaczyć, każdy z tych kamerów, czyli na przykład mam ACG, będę jego reprezentował jako krawędź, która łączy AC i CG, czyli każdy z tych kawałeczków długości K rozbijam na dwa kawałeczki długości K minus 1, czyli one w jednym z nich ucinam pierwszy element, w drugim z nich ucinam ostatni element i stawiam między nimi krawędź. Czyli miałem trzyelementowe kawałki, teraz mam dwuelementowe kawałki i między nimi mam krawędź. Krawędzie oczywiście są znowu skierowane, bo mówią o tym, w którą stronę jeden kawałek pasuje do drugiego. No dobra. Czyli proszę zobaczyć, mam taki bardzo prosty graf, który się składa z wielu krawędzi pojedynczych, ale proszę zwrócić uwagę, że w moim grafie te kawałeczki, dużo tych ciągów się powtarza. Znaczy w języku teorii grafu powiedzieliśmy, że wierzchołków. Więc no jeżeli mamy dwa ciągi, które są takie same, to my ich nie rozróżniamy, więc sklejmy je. Na przykład teraz mamy AC, występuje dwa razy, więc sklejmy oba, mamy trzy wystąpienia AC, sklejmy je wszystkie w jedno, czyli mamy krawędzie AC do CG, mamy krawędzie AC do CG, to jest druga krawędź, i mamy krawędź z CA do AC, sklejam je. Czyli teraz mam trzy krawędzie, które wychodzą. No mogę sklejać dalej. Potem mam CA, które występuje dwa razy, więc sklejam oba wystąpienia CA. Potem mam bardzo dużo wystąpień CG, więc sklejam. Proszę zobaczyć, tu mam dwa wystąpienia, czyli z AC idą dwie krawędzie do CG i z CG idzie krawędź do GG, z CG idzie krawędź do GT. Więc sklejam je. Proszę zobaczyć, miałem dwie krawędzie od AC do CG, więc teraz w grafie powstała mi podwójna krawędź. Sklejam dalej. Co dalej mogę skleić? GT dwa razy sklejam. Zostało mi jeszcze TC i TC, CC sklejam i TC sklejam. No powstał mi taki graf. Czyli zrobiłem analogiczną rzecz jak wtedy. No trudno powiedzieć, dlaczego teraz miałoby to coś dobrego zadziałać. Taki graf, który powstał z jakichś napisów i które zostały podzielone na prefiksy i sufiksy i między nimi zostały powstawione krawędzie, nazywany jest grafem de Bruyne'a. I proszę zobaczyć, co my wiemy. W naszym grafie teraz to krawędzie reprezentują te oryginalne kawałki. Nadal mamy taką własność, że z jednego kawałeczka możemy przejść do drugiego, jeśli one są połączone krawędzią. Ale teraz naszym zadaniem jest odwiedzenie wszystkich krawędzi w grafie. Czyli teraz szukamy takiej ścieżki w grafie, która może wielokrotnie przechodzić przez wierzchołki, ale kluczowe jest, że ona zawiera każdą krawędź dokładnie raz. Taką ścieżkę w grafie nazywamy ścieżką Eulera. I znowuż, jest to bardzo dobrze przebadany obiekt. Czyli no na razie nie widać za bardzo zysku z tego. No udało nam się trochę bardziej skomplikowaną metodą doprowadzić nasz problem do znanego problemu grafowego, ale co z tego? Wtedy też nam się udało, a powiedziałem, że jest trudny. Różnica jest taka, że dla problemu ścieżki Eulera znamy szybkie algorytmy. Czyli proszę zobaczyć, te problemy, one mają prawie takie samo sformułowanie. W pierwszym problemie chcemy odwiedzić każdy wierzchołek dokładnie raz, w drugim problemie chcemy odwiedzić każdą krawędź dokładnie raz. Ale ta subtelna różnica bardzo znacząco po prostu zmienia status tych problemów. Pierwszy problem jest trudny obliczeniowy, nie umiemy go rozwiązywać szybko. Drugi problem umiemy rozwiązywać szybko. I to naprawdę szybko. I te algorytmy są proste. Więcej o znajdowaniu tych ścieżek Eulera
powiemy na ćwiczeniach. Na razie powiem tylko, że faktycznie jak się ten ciąg DNA sekwencjonuje, to są takie metody. Pierwszy algorytm, znaczy taki algorytm, który używał trochę nowego podejścia i bardzo zrewolucjonizował to, nazywał się Euler i po prostu autorzy zauważyli to, że to jest znany problem z teorii grafów. Udało im się sprowadzić ten problem do znanego problemu z teorii grafów, który umiemy rozwiązywać szybko. Oczywiście nie chcę tutaj umniejszać ich roli, bo od naszego idealnego modelu do faktycznego czytania DNA jest jeszcze daleka droga, bo nasz model zawiera bardzo dużo uproszczeń. Niemniej kluczowym krokiem było zauważenie związku między dobrze znanymi obiektami z teorii grafów, a naszym problemem biologicznym. Więcej powiemy sobie o tym na ćwiczeniach, a tymczasem ja chciałbym przejść do drugiego zagadnienia. I drugie zagadnienie będzie polegało na zamienianiu myszy w ludzi. Spójrzmy sobie na myszy i na ludzi. No, na pierwszy rzut oka, oczywiście jako organizmy, myszy i ludzie mają dużo wspólnego, bo są ssakami, ale no, na pierwszy rzut wydaje się, że są bardzo różni. Tak? Okazuje się jednak, że kiedy przyjrzymy się myszom i ludziom, czyli przyjrzymy się ciągowi DNA myszy i ludzi, okazuje się, że bardzo dużo genów jest takich samych, że składa się, że te kawałki, z których składa się DNA nasze, i nie mam tu na myśli tych pojedynczych puzelków, tylko takie bloki, są takie same w dużej mierze. Więc co sprawia, że myszy i ludzie są różni? Sprawia kolejność, czyli nie fakt istnienia jakichś bloków, jakichś segmentów w tym DNA, tylko to, w jakiej kolejności one występują. Ta kolejność decyduje o tym, o cechach naszych organizmów. Proszę zobaczyć, że podobne geny jakby w innej kolejności mogą dać mysz i mogą dać człowieka. Więc w chromosomie X, czyli chromosomie płciowym myszy, można wyodrębnić 11 takich bloków. Ja tutaj je narysowałem w taki bardzo uproszczony sposób. One oczywiście nie są wszystkie tej samej długości i też tym bardziej nie mają takich kolorów. Niemniej można ten chromosom podzielić na 11 takich bloków i jak spojrzymy na ten chromosom płciowy człowieka, znajdziemy tutaj dokładnie te same 11 bloków. One są bardzo podobne do siebie. Czym one się różnią? Różnią się kolejnością i różnią się kierunkiem. I ten kierunek został u mnie na slajdzie, no jakby w tym dzióbkiem oznaczony. Czyli proszę zobaczyć, że na przykład jak popatrzymy na ten pomarańczowy blok, no u człowieka, jakby ten genom człowieka przyjąłem za wzorcowy, więc oczywiście ta orientacja, no to jest zupełnie arbitralna, co ja nazywam lewą, a co prawą stroną tutaj, jakby jak ustawiam. Więc proszę zobaczyć, że na przykład ten kawałek pomarańczowy u myszy występuje, ale odwrotnie. Czyli na przykład, no jak wyobrazimy sobie jakiś ciąg tych literek ACTG, no to u myszy występuje ten sam ciąg, tylko po prostu od końca. Te bloki nazywają się blokami syntenii. I tak jak powiedziałem już, one między myszami i ludźmi różnią się kolejnością, różnią się orientacją. Skąd to się bierze? Dlaczego te kolejności się zmieniają i dlaczego zmieniają się orientacje? Wyobraźmy sobie tę naszą nić DNA. Wyobraźmy sobie ją jako no, takie korale, na którą są nawleczone te bloki. No i te korale nam się mogą splątać, więc może powstać taka pętla, czyli jakieś tam kawałki po prostu zbliżą się do siebie, jakieś się oddalą, bo ta nić DNA to jest jakiś fizyczny obiekt, on po prostu zachowuje się jakoś tam, no jakoś tam się układa, ale w odróżnieniu od korali, które są nawleczone na nitkę i ta nitka nagle po prostu nie zmienia swojego przebiegu, no, DNA nie jest nawleczona na nitkę. Tutaj to, co trzyma ją w kupie, to są jakieś wiązania chemiczne między tymi elementami. I w momencie, kiedy
powstanie taka pętla, może się okazać, że wiązania po prostu się przełączą, że przyciąganie między pewnymi elementami będzie silniejsze niż ten obecny element i może powstać takie coś. Czyli po prostu te dwie kawałki nici, które się krzyżują, nastąpi tam takie przełączenie tych wiązań. Czyli proszę zobaczyć, jak się to wyraziło w moim początkowym ciągu. No, wziąłem ten kawałek, który zaczyna się od niebieskiego i kończy się na różowym. Jeżeli tę nić drugą znowu jakby naciągnę, czyli wyprostuję, proszę zobaczyć, co się stało. Ten kawałek po prostu się odwrócił. Czyli można sobie wyobrazić, że wziąłem taką szpatułką kawałek tego ciągu, wyjąłem, odwróciłem i włożyłem z powrotem w to samo miejsce. Zmieniła się kolejność bloków, zmienił się kierunek tych bloków. A to, co było na zewnątrz, czyli to po lewej stronie, to po prawej stronie, się nie zmieniło. I to są faktycznie procesy, które zachodzą w biologii. Czyli teraz zobaczmy, ile takich operacji potrzeba, żeby zamienić mysz w człowieka. Czyli mamy mysz, można sobie wyobrazić, że chcemy posortować ten ciąg. Czyli mamy ciąg, który jest w jakiejś kolejności losowej, znaczy no, losowej, no nie jest losowej, to jest po prostu jakaś chaotyczna kolejność, powiedzmy w kroku zero i chcemy dojść do sytuacji, że ten ciąg jest posortowany, czyli jakby spróbujmy zasymulować taki proces biologiczny, który doprowadzi do tego, że z tego chromosomu płciowego myszy otrzymamy chromosom płciowy człowieka. No i ja oczywiście to jest jakieś tam zadanie, ja Państwu pokażę, jakie jest rozwiązanie tego optymalne, ale no to znalezienie tego rozwiązania optymalnego wcale nie jest takim prostym zadaniem. Czyli w pierwszym kroku zamienimy ten szary element, w drugim kroku zamienimy czarny element, w trzecim kroku wytnijmy ten blok, który się składa z dwóch kawałków i włóżmy go z powrotem. Potem w czwartym kroku zrobimy ten dłuższy kawałek, w piątym kroku wytniemy tutaj prawie wszystko, włożymy na miejsce i w ostatnim kroku wytniemy tę końcówkę i włożymy z powrotem na miejsce. No i znaczy to ostatni to był przedostatni krok. No i teraz jak się przyjrzymy, czym się różni to, co mamy teraz, czyli to, co mamy po 6 krokach ADN-a człowieka, no to widzimy, że musimy wykonać cięcie po niebieskim i po czerwonym, czyli wytniemy po niebieskim i po czerwonym, wyjmiemy, odwrócimy, włożymy z powrotem, otrzymamy ten nić od człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że w jakimś sensie myszy i ludzi dzieli 7 kroków. Czy to znaczy, że no była sobie mysz, i ona zaczęła, czy tam jej potomkowie zaczęli się zmieniać, zachodziły jakieś mutacje i nagle z tej myszy stał się człowiek? No nie, no nie stało się tak, nie tak działa biologia. To znaczy raczej, że był sobie jakiś wspólny przodek, czyli jakiś organizm, w którym następowały mutacje i z jednej strony te mutacje doprowadziły nas do organizmu myszy, z drugiej strony te mutacje doprowadziły nas do organizmu człowieka. I suma tych odległości, tak jak powiedziałem, 7 to jest najmniejsza możliwa liczba zamian, które pozwalają nam zrealizować taką zmianę, czyli z myszy w człowieka. Ale zwracam uwagę, że to wcale nie mówi, że tak się właśnie wydarzyło. Mówi nam to, że wcale nie jest powiedziane, że biologia wybrała tę najkrótszą drogę. Ale wiemy, że suma tych odległości jest co najmniej 7, bo nie da się tego zrobić w mniejszej liczbie kroków niż 7. Proszę zobaczyć, że jeżeli wiemy, a wiemy, z jaką częstotliwością następują takie mutacje, które no nie wymierają natychmiast, bo różne mutacje w DNA najczęściej prowadzą do tego, że organizm po prostu, który ma taką mutację, umiera, nie jest w stanie przeżyć albo nie jest w stanie się rozmnażać. Ale czasami zdarzają się mutacje, które jakby się zachowują
Więc wiedząc, z jaką częstotliwością się to dzieje, jesteśmy w stanie jakby oszacować odległość w czasie między myszami, między ludźmi i wspólnym przodkiem. Jak wygląda wspólny przodek? Może tak? No pewnie nie. Pewnie też nie tak. Prawdopodobnie wyglądał raczej tak. I wiemy, że znowu nie wiemy, ile kroków dzieli nas od tego wspólnego przodka, nie wiemy, ile kroków dzieli myszy od tego wspólnego przodka, ale wiemy, że suma tych kroków to jest co najmniej 7. I to prowadzi nas do ostatniego zagadnienia, które chciałem poruszyć, do czegoś, co nazywamy drzewem filogenicznym. Co to jest drzewo filogeniczne? To widzieliśmy takie drzewo filogeniczne na moim pierwszym slajdzie. To jest takie drzewo pokrewieństwa gatunków, czyli to możemy sobie wyobrazić, że to jest drzewo genealogiczne naszych gatunków. Węzłami tego drzewa są współczesne gatunki. Przepraszam, liśćmi, czyli tym, co mamy na moim rysunku najbardziej po prawej stronie. Węzłami, czyli no liśćmi i tymi elementami, które są w środku, są w ogóle gatunki. Czyli proszę zobaczyć, tutaj mamy mysz, tu mamy człowieka i ten węzeł w środku, pomiędzy, opisuje nam wspólnego przodka myszy i człowieka. I później wskutek jakiejś mutacji no pojawiły się dwie gałęzie, z których jedna rozwinęła się w to, co teraz jest myszami, a druga rozwinęła się w to, co teraz jest ludźmi. Proszę zobaczyć, tutaj wcześniej jest zaznaczony wspólny przodek naszego wspólnego przodka, czyli naszego i myszy, i no, jakichś tam kurczaków. Proszę zobaczyć, że za każdym razem tutaj rozdzielamy się na dwa, to znaczy mamy pewną mutację i mamy, ono może wystąpić albo nie wystąpić. I jeżeli ta mutacja nie skończy się śmiercią organizmu, to po prostu powstaje nam taki węzeł w drzewie. I analizując takie drzewo, znaczy skąd takie drzewo wziąć, no zastanowimy się na ćwiczeniach, możemy spróbować odtworzyć pokrowieństwo między organizmami, możemy spróbować odtworzyć naszą historię, czyli jak powstaliśmy, ile kroków nas dzieli od naszych wspólnych przodków. I tak jak mówię, ponieważ jesteśmy w stanie oszacować te, jak często, te, ile czasu zajmują te kroki, jesteśmy w stanie spróbować odtworzyć, jak dawno się pewne rzeczy w biologii wydarzyły. Tak jak wspominałem, na ćwiczeniach zobaczymy, jak spróbujemy zbudować takie drzewo filogeniczne, spróbujemy zrozumieć, co się stało. I to właściwie jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, taka zupełnie ostatnia. Chciałbym powiedzieć, że wykład został przygotowany na podstawie książki Filipa Kompo i Pawła Pevsnera pod tytułem Bioinformatic Algorithms. Paweł Pevsner to jest no, amerykański bioinformatyk pochodzenia rosyjskiego i to był jeden z autorów tej rewolucji, która nastąpiła w sekwencjonowaniu DNA. Wspominałem Państwu o algorytmie Euler, to on jest jednym z autorów pracy, gdzie ten algorytm został przedstawiony i to podejście nowe pozwoliło nam na dużo bardziej efektywne odczytywanie tych kodów. Książka, jeżeli kogoś zainteresował ten temat, bardzo zachęcam. Książka jest, no nie wymaga dużo wiedzy wejściowej, bo książka jest napisana w taki sposób, jakby adresatami tej książki, to jest podręcznik dla informatyków, którzy chcą się nauczyć bioinformatyki, ale nic nie umieją z biologii, i dla biologów, którzy nic nie umieją, dla biologów, którzy nic nie umieją z informatyki, a chcą się nauczyć bioinformatyki. Więc zarówno te zagadnienia informatyczne i te zagadnienia biologiczne są omówione na bardzo podstawowym poziomie, bardzo przystępnym. Więc tak jak mówię, jeżeli kogoś z Państwa interesuje, bardzo serdecznie polecam. To tyle na teraz i widzimy się za 15 minut na ćwiczeniach w tych grupach, które zostały Państwu rozesłane. Dziękuję bardzo.